Artur Mazur, Klatka po Klatce, jesteśmy w Warszawie po gali KSW 82. Ze mną Sebastian Przybysz, który pokonał tutaj Filipa Macka. I powiem tak, jak tworzyć tę historię, jak robić tę furorę, a jak wracać, to z przytupem. Witam Ciebie. Bardzo fajne, bardzo fajna rymowanka bez rymowanki. Tak jest. Witam wszystkich. Nazywam się Sebastian Przybysz i udało mi się dzisiaj wygrać kolejny pojedynek w KSW. Udało? Proszę Cię, to była profesura, nie można mówić udało mi się, tak byś się prześlizgnął, wiesz, w tym pojedynku, a ja mam takie wrażenie, że Ty od pierwszej rundy wiedziałeś, no po co wszedłeś do tej klatki, że byłeś tak naładowany, że była ta iskra, której nie było w grudniu. Dokładnie, też czułem tę iskrę i kurczę, przez całe przygotowania cieszyłem się z tego, że po prostu, że mam to uczucie takie świetne, że po prostu... Że to jest ze mną, że mam tą motywację taką bardzo, bardzo mocną. Wcześniej też miałem motywację, ale no, kurczę, mam teraz to samo uczucie, co miałem wcześniej, jak wchodziłem na szczyt. I dzisiejszy lekki stresik też, to było świetne. Poczułem ten stres i on jest strasznie nieprzyjemny, ale poczułem go i miałem takie, kurde, jak mi tego brakowało. Jak mi tego brakowało, bo wiem, że stres jest nieprzyjemny, ale on jest potrzebny do tego, żeby było jeszcze lepiej i potrafię go przemienić w coś dobrego i pokazałem to dzisiaj. No, od samego początku planowałem zrobić parę akcji, które no, wychodziły chyba całkiem dobrze. Całkiem dobrze, to ja powiem na przykład, jaka akcja utkwiła mi w pamięci po tym pojedynku. Wewnętrzne, niskie kopnięcie na wykroczną nogę Filipa Macka, która już po pierwszej rundzie wyglądała okropnie. Kiedy schodził z klatki, kiedy wychodził, on na lewej nodze nie był w stanie utrzymać ciężaru ciała. Kto wpadł na ten pomysł, żeby tak sprytnie tę nogę okopywać? No, zdewastowałeś mu tę nogę, zdewastowałeś jego mobilność. Tutaj masz osobę, która chyba to wymyśliła. Bo... W praniu? Nie, powiedzmy, tego kopnięcia bezpośrednio do tej walki nie robiliśmy. Ja po prostu korzystam z kopnięć dużo i uważam, że to, co dzisiaj pokazałem, to i tak jest bardzo mały procent tego, co potrafię. Jestem jeszcze bardziej wszechstronnym zawodnikiem i... Kurde, on tam machał jakimiś obrotówkami w powietrze, a ja mu trafiłem obrotówkę na łudo i ona akurat też weszła, więc wiesz, ja robię akcje, które są dziwne czasami, ale skuteczne. No i dzisiaj na przykład ten wewnętrzny low kick, jak zacząłem, że wchodzi, no to już wiedziałem, że trzeba na różne tempa go atakować, rozbijać i przez to utoruję sobie drogę do tego, żeby go pokonać. Kiedy zrozumiałeś, że go złamałeś w klatce? W pierwszej rundzie już, po pierwszej rundzie, bo wydaje mi się, że on... Nie, chyba w drugiej, jak próbował tego pierwszego zejścia, zaraz weszliśmy do klinczu i potem jakoś go przepchnąłem, wylądowaliśmy na ziemi i byłem z góry, jak usłyszałem, jak on dyszy, jak ten pojedynek go męczy, to już wiedziałem, że go mam, że go muszę po prostu metodycznie, powoli, cały czas rozbijać i zamęczać i w końcu będzie mój. Trener Grzegorz Jakubowski był dumny z Twojego dzisiejszego występu, bo wydaje mi się, że tak, był naprawdę bardzo zadowolony, mijaliśmy się. Co ciekawe, pod halą o co zapytał? Nie o Ciebie, o Żużel. Pasjonat. No, co Ci mogę powiedzieć, są rzeczy ważne i ważniejsze. No dobra, ale co powiedział? No zadowolony jest, no dostałem buziaka od trenera, więc wiesz, no to na takie rzeczy się pracuje latami. Więc no, cieszę się bardzo. Ostatnie miesiące były bardzo ciężkie. Po ostatniej walce były chwile próby i zostali ze mną najbliżsi. Zmieniliśmy troszeczkę moje przygotowania i były teraz według mnie świetne. I kurczę, wszystko zagrało tak, jak powinno. Narożnik grał świetnie dzisiaj, a ja po prostu wykonywałem jego instrukcje tak, jak powinno być. Piękne to było. I to jest ten moment. Ten moment... W wywiadzie, który będzie miał fajne, mam wrażenie, takie, wiesz, znaczenie. Powiedziałeś, że zostali z Tobą najbliżsi. Zostali z Tobą też tacy ludzie, którzy przygotowali dla Ciebie prezenty. Jaka akcja. Po ostatniej walce na KSW 77, jak schodziłem do szatni, cały zapłakany, czekała na mnie pod moją szatnią mała Vanessa, która miała dla mnie... taką małą pamiątkę z napisem KSW, którą sama zrobiła, ulepiła z gliny i chciała mi wręczyć.
tak mnie złapała za serce, że oddałem jej też swoją koszuleczkę. Naprzytulałem ją, bo była po prostu strasznie kochana i dzisiaj również się pojawiła w tej samej koszulce, co wtedy jej dałem i dostałem pokaż też od niej kamery, pokaż do kamery. Który od frontu jest taki, czyli KSW mistrz Sebastian Przybysz, ale opis jest jeszcze piękniejszy. Prosimy. I to jest po prostu... Przeczytasz chociaż nie, jedno nie, zdanie? Ja go po prostu może pokażę i jak ktoś chce, niech zrobi stop klatkę. Po prostu mnie to łapie za serduszko, że są takie osoby blisko mnie. I cieszę się, że docieram do takich osób i pokazuję, że MMA nie jest sportem tylko dla troglodytów. I kurczę, można też innych inspirować. Niesamowite obrazki, nie tylko takie, ale nie wiem, czy wiesz, czy już ci mówili, że to jest w ogóle ujęcie roku w KSW. Dotarła już do ciebie taka informacja? Jak kiedy wskoczyłeś na klatkę? Na tle Kuby Wikłacza byłem, tak. widziałem zdjęcie. Jak oceniasz? Zabawne. A co ciekawe, ty w tym momencie, bo akurat siedziałem w tym narożniku, jeśli można tak powiedzieć, bo klatka jest okrągła, ty wtedy szukałeś swojej drugiej połówki i chyba do niej pokazywałeś serduszko. Tak, nie pokazywałem tego do Kuby, jakby co. Żeby nie było, to było wszystko do mojej Oli, to nie było do Kuby. No to komu dedykujesz oprócz Oli to zwycięstwo, bo Oli zadedykowałeś je już wtedy, kiedy wskoczyłeś na klatkę. A komu dedykujesz to zwycięstwo nad Filipem Mackiem? Wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli, którzy zostali ze mną, a zwłaszcza tym po prostu, którzy są najbliżej mnie i każdego dnia pomagają mi być lepszą wersją siebie. To co, wjazd w wakacje na twoje rewiry, bo to już się, słowo się rzekło, ty powiedziałeś, Kawul nawet krzyknął, tak, robimy to. To chyba się widzimy, nie? No to widzimy się w Trójmieście w lipcu, nie? A jak? Gratuluję ci i powiem ci tak, w pewnym momencie tego pojedynku zacząłem się zastanawiać, kto tu ma 45 walk na koncie, a kto 13? Ja wiedziałem przed tym pojedynkiem, no wystarczyło tylko pokazać. I pokazałeś. Sebastian, gratuluję ci. Jeśli właśnie wracać, to tak, jak wracać, to z przytupem. Tak, dziękuję tobie bardzo za ten wywiad, dziękuję wam za przesłuchanie i kurczę, no naprawdę dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną i cieszę się, że mogłem wam pokazać to, co potrafię, a to i tak był tylko mały procent tego, co umiem. Będzie jeszcze lepiej. Dziękuję wam. Czekamy. Dzięki wielkie. Dziękuję.